Jeszcze się kręci. Jesteśmy. Wiesz, dobra. Cudownie. Tak. Ale. Widzisz prezentację? Nie. Jesteśmy już na żywo. Witamy Was serdecznie. To są te minuty, kiedy będziemy jeszcze czekać na wszystkich gości wchodzących. Patrzę sobie na czat, widzę cześć, cześć, dobry wieczór. Słuchajcie, to bardzo ważne. Powiedzcie nam, czy widać dwie głowy, wszystkie ciemne. Dziękuję. Ja właśnie tutaj dostałam zapasowy internet. Czy nas widać i czy nas słychać? To jest bardzo ważna sprawa, bo internet już jest zmęczony i myśli o weekendzie. Patrzę sobie na czacie, czy nas widać i słychać. Jeszcze sobie tutaj z prezentacją działamy. Nie mam jeszcze ulu linku, bo coś nam nie chciała się załadować. Była zbyt bogata w zdjęcia, ale jeszcze spokojnie ze wszystkim zdążymy. No to widać, słychać, cudownie. Obie widać, obie słychać. Wspaniale. Słuchajcie, to ja jeszcze czekając, napiszcie w ogóle skąd przychodzicie do nas dzisiaj. Skąd, z jakiego miasta, a może państwa? Czasem to dla nas jest wielka zagwozdka. Czekajcie, okej, strasznie mam słaby sygnał. Cały czas mam słabiutki, ale może coś będę kombinować jeszcze za chwilkę. Dobra, jest i Kraków, jest i Gdańsk, jest i Rzeszów, i Kraków. No cudownie, Legionowo, Białystok, Rzeszów, Skierniewice, Gdynia, Warszawa, Poznań i Hiszpania też jest. A skąd z Hiszpanii? Daj nam chociaż znać. Jelenia Góra w Karkonoszach. Cudownie. Coś tutaj Asia pisze, jakiś Wrocław, incorrect, ale to nie wiem. Bazylea, wow, Warszawa, Lublin, Łódź, Warszawa, często. Częstochowa, zazwyczaj Kraków, ale aktualnie Szwecja. To ja tylko zazdroszczę, słuchajcie, tych podróży. I Singapur. To ja więcej nie mam pytań. Słuchajcie, to jest 21.03. Na liczniku mamy 81 osób z 400, które się zapisały, więc jeszcze na pewno ktoś nas dzisiaj odwiedzi, więc zupełnie spokojnie. Ulu, widzę, że działaś jeszcze z prezentacją, to ja pozwolę sobie powolutku. Tak, wiesz co, jeszcze tylko powiem, że ja cię odsyłam na maila, bo tutaj coś mi się nie chce załadować. Nie chcę załadować, okay. Ale nie mam jej cały czas, słuchaj, wiesz? Nie masz jej. No, jak nie uda nam się z prezentacją, to będziemy spróbować, ale... Nie, spróbuj jeszcze, nie poddamy się tak łatwo. Spróbuj tego PDF-a załadować, może on się załaduje, a jakby jeszcze próbuj mi wysłać, tak? Bo wszystkie próby nam dzisiaj internet płata figle, a my się mu nie damy tak łatwo. Dobra, to ja, tak, 88 osób z 406 zarejestrowanych. To ja otwieram w takim razie dzisiejsze spotkanie. Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Czmerka-Czanowska i reprezentuję Fundację Mamo Pracuj, a dzisiaj tak naprawdę program Mamo Pracuj w IT, który realizujemy już 4,5 roku. I celem naszym jest odczarowywanie branży IT jako takiej, która jest niedostępna dla kobiet. I myślę sobie, że przez te 4,5 roku wydarzyło się już tak bardzo dużo, że nikt już nie powie dzisiaj, że w branży IT nie ma miejsca dla kobiet, albo coś, okej, okay, coś tu widzę, że słabo widać i słabo słychać Ulę. Dobra, to będziemy, na razie Ula jest wyłączona, więc na razie trochę ja pogadam. Będziemy zaraz jeszcze... Ula ma słabe połączenie. O. No to słuchajcie, będziemy zaraz zaklinać rzeczywistość. To ja dokończę tylko, że dzisiaj już chyba nikt nie myśli, że miejsce kobiet nie ma w IT, ono jest, ale tak naprawdę jest jeszcze sporo obszarów, o które po prostu musimy, w których się warto rozwijać, a których my musimy zaznaczyć albo tam, gdzie chcemy zaznaczyć swoją obecność. Stąd pomysł na webinar o machine learningu, uczeniu maszynowym,
I trochę nie ma przypadków. Dzisiaj goszczę Ulę Skiepko, którą poznałam chyba kilka lat temu, prawda? Ula, zupełnie innych okolicznościach. Za chwilkę trochę o tobie opowiem, ale myślę sobie, że przychodzi taki czas, kiedy po prostu nasze drogi musiały się przeciąć. I od zupełnie zwyczajnej rozmowy nad projektem, nad którym mamo pracuje, pracuje bardzo intensywnie, gdzie ten machine learning, mamy nadzieję, się pojawi, zrodziła się idea webinaru. No i tak naprawdę pomysł na dzisiejsze spotkanie, więc ja jestem przeszczęśliwa. Powiedz mi, Ulu, jak z prezentacją? Czy coś ci się udało? Czy to pewnie też przez słabiutkie łącze? Widzę, że mam preview. Aha, więc czyli jest. Udało. Proszę tylko o szybką instrukcję, co powinnam zrobić, żebyście wy zobaczyli prezentację, bo to jest nowe dla mnie. Tam chyba start preview. A, tylko okay. Tyle. Oczywiście. Tylko tyle. Tak jest. Ja też ją mam w razie potrzeby. I tak, macie rację, dzisiaj nie tylko internet, słuchawki Uli się zepsuły też, w związku z tym rzeczywiście jest pogłos, ale umówiłyśmy się, że jak ja będę mówić, to Ula wyłączy mikrofon, no i odwrotnie. Także słuchajcie, to ja już teraz mogę spokojnie zapowiedzieć Ulę. Ulu, pozwól, że ja powiem króciutko o tobie, a ewentualnie będziesz coś chciała dodać, to jak najbardziej uzupełnisz. Ale czekaj, czymś cię nie widać? Włączysz kamerkę? Jestem. No, chyba tak, na chwilę wyrzuciło, ale dajcie znać, czy dobrze słychać mnie i widać, bo w razie czego też mogę jeszcze zmienić internet. Jesteś teraz chyba bardzo dobrze. Tutaj dajcie nam feedback, bo dzisiaj to trochę z przygodami. Dobra, to ja zapowiadam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak postawić pierwszy krok w świecie machine learning. A gościem moim jest Ula Skiepko. I teraz uważajcie, bo to jest tak. Ula jest logopedką, fonoaudiologiem i absolwentką performatyki, ale od zawsze związana z IT. A obecnie tak naprawdę aktywność cała zawodowa związana jest z firmą Data Workshop i Data Workshop Foundation, w ramach której dzisiaj się spotykamy i której działania w ogóle koncentrują się wokół machine learningu, więc idealna osoba na najlepszym miejscu. Czy coś chciałabyś jeszcze dodać o sobie, Ulu? Wiesz co, myślę, że takie najważniejsze rzeczy wybrzmiały. Też być może trochę tak dopowiem, bo ta moja ścieżka edukacji zawsze jest taka enigmatyczna i wszyscy się zastanawiają, dlaczego takie duże skoki. Otóż zawsze było to moim celem, aby trochę sobie zmiksować edukację i pójść niestandardową ścieżką, bo ja chodzę z założenia, że próbowanie różnych rzeczy jest bardzo ważne w życiu i testowanie tego, co jest dla ciebie, a co nie. I dzisiaj też trochę o tym porozmawiamy. To jest takie delikatne nawiązanie do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I ja też po latach tego testowania wiem, że zawsze sobie biorę coś z danej dyscypliny i nawet jeżeli w pewnym momencie z niej wyszłam, to ona buduje moje kolejne doświadczenie i gdzieś tam to się wszystko zazębia. Na przykład studiując performatykę, pisałam pracę i zajmowałam się tematami związanymi z poprzednich studiów, tylko patrząc na to z zupełnie innej perspektywy. Paradoksalnie w pracy zawodowej najczęściej przydaje mi się performatyka, czyli taki kierunek totalnie humanistyczny i polegający na tym, gdzie tak naprawdę musisz wypracować swoją własną perspektywę i umieć ją obronić. Cudownie, cudownie. Ania, zobacz, Ania pisze, że pedagog się kłania, też teraz blisko IT i tak naprawdę to wykształcenie, rozumiem, z innej bajki może być bardzo pomocne, tak? I to jest też chyba to przesłanie, które chcemy wam dzisiaj opowiedzieć. To ja tylko powiem krótko o takich najważniejszych elementach. Porozmawiamy dzisiaj o machine learningu, ale też o możliwościach rozwoju w tym kierunku. Jakie kompetencje są przydatne? Rozprawimy się z mitami, które są popularne, a które tak naprawdę nas blokują zupełnie niepotrzebnie.
i nie warto się im dawać. Porozmawiamy też ogólnie o kompetencjach przyszłości i myślę, że to będzie też bardzo, bardzo ciekawa część. A najważniejsze jest to, że mamy też dla Was mnóstwo niespodzianek, które rodziły się trochę w trakcie pracy nad naszym wspólnym webinarem i dzisiaj Ula jeszcze postawiła landing page dedykowany Wam tak naprawdę, ale to Ty powiesz, co na nim jest, bo na pewno to testowanie tutaj i próbowanie również rzeczy będzie kluczowe. Już się kończąc zupełnie, tak porządkowo, słuchajcie, mamy czas do 22.30, mamy czas na prezentację Uli, pewnie do 22.00 w okolicach, zupełnie elastycznie, a następnie będzie część na Wasze pytania. Oczywiście, gdyby się pojawiły pytania już w trakcie, ja wszystkie je będę pilnowała, kiedy będzie jakieś doprecyzowanie, to ja chętnie przerwę Uli delikatnie i coś doprecyzujemy, zastanowimy się też, żeby było żwawo i żywo. A na koniec to też jakby obiecujemy, że odpowiemy na wszystkie pytania. Gdyby nam brakło czasu, to słuchajcie, skończymy, ale ja poproszę grzecznie Ulę, ażeby odpowiedziała i doślemy Wam mailowo. Także to porządkowo tyle. Mamy jeszcze króciutki quiz. I Ulu, Ty się przygotuj zatem, bo zaraz ja będę cichutko, ale wpuszczę, jakby przygotowując się do tego webinaru, pomyślałam sobie, że też chętnie się dowiemy w ogóle, skąd ten temat Was zainteresował i dlaczego, więc jak w tej chwili opublikuję króciutką ankietę, zobaczycie ją sobie na ekranie i możecie klikać, bo tematy takie jak machine learning, data science, uczenie maszynowe to dla mnie kosmos, ale czuję się totalnie zielony. Coś wiem, ale cały czas za mało. To mój konik i właśnie te obszary zajmują mnie ostatnio. Pojęcia znam, ale jak to może być moja przyszłość, to jeszcze nie wiem, natomiast chętnie się dowiem. No więc klikajcie i będziemy też wiedzieć tak naprawdę, wiecie, jak i na czym się skoncentrować. Jeszcze tutaj się przesuwają. Ty, Ulu, pewnie nie widzisz, prawda? Bo tak mi się wydaje, że nie masz takiej opcji. Widzisz? O, super. Ja widzę. Super, mi się wydawało, że nie. Rewelacja. To jeszcze ruszają się, ważył się tutaj na szali ten kosmos i wiem coś, ale cały czas za mało. No dobra. To myślę, że okej, to ostatnie kliki i bardzo walczą o siebie dwa obszary, to ja oficjalnie kończę, dobra. I pewnie widzicie wyniki, tak naprawdę to pierwsza odpowiedź, czuję się totalnie zielony, to 40% z Was wskazało tę odpowiedź, coś wiem, ale cały czas za mało, 28%, 29%, widzicie, pojęcia znam, ale jak to może być dla mnie przyszłość, to zupełnie jeszcze nie wiem, no i chętnie się dowiem. Natomiast konik mój i właśnie te obszary zajmują mnie ostatnio to jedynie 2%. Także myślę, że jesteśmy w gronie takich jak ja, zielonych osób, które chętnie się dowiedzą. Ulu, także pokój webinarowy jest Twój. Zmniejszę troszeczkę nasz widok, żebyśmy nie zasłaniały prezentacji. Będziemy malutkie. O, dobra, a potem znowu się powiększymy. Czyli ja zostaję z Tobą cały czas i patrzę sobie na czat. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Czy słychać mnie? Dajcie tylko znać, czy mnie słychać. Okej. No słuchajcie, w takim razie temat tego webinarium jest jak postawić pierwszy krok w świecie machine learning. Już sam ten tytuł brzmi trochę enigmatycznie i będziemy chcieli go trochę też odczarować różne pojęcia, zwłaszcza, że jak wyniknęło z ankiety, wiele osób się w tym obszarze gubi. Ja nie będę skupiała się na zagadnieniach technicznych, bo to nie jest cel tego webinarium, ale celem jest to, żeby pomóc Wam potestować uczenie maszynowe, potestować swoją rolę jako osoby, która może się tym zająć i może po prostu spróbować i wskazać konkretne kroki, co można zrobić, ale też pokazać, czym tak naprawdę uczenie maszynowe jest, czym może być w kontekście po prostu rozwiązywania pewnych problemów. Ja występuję tutaj w roli, czy też z ramienia Fundacji Data Workshop, którą mam przyjemność od roku zarządzać, prowadzić. O fundacji jeszcze będzie kilka słów, ale też chciałam
powiedzieć, że jestem, tak jak już Agnieszka tutaj wspomniała, związana z marką, firmą, spółką, brandem też, bo dłużej jest znany jako brand Data Workshop. I to jest takie nasze hasło przewodnie, które Make Data Worker Shape the Future. I tym się bardzo mocno kierujemy na co dzień, pracując w Data Workshop. Skupiamy się na tej stronie praktycznej, to znaczy mniej mówimy o uczeniu maszynowym, a staramy się więcej robić. A co konkretnie robić, to też zaraz Wam powiem. Za spółką Data Workshop brandem, ale też fundacją Data Workshop stoi Wladimir, którego może część z Was gdzieś kojarzyć z sieci. Jest to ekspert od uczenia maszynowego, który zajmuje się tym tematem już od 7 lat od strony praktycznej i w Data Workshop odpowiada za wszelkie implementacje i wdrożenia. I jest co wdrażać, a w zasadzie już udało się wdrożyć 500 plus modeli na produkcję, co w sumie jak się to policzy, to jest, jak ostatnio to policzyliśmy, to była to imponująca liczba, która nas samych zaskoczyła i zmotywowała do dalszego działania. Takim filarem działań Data Workshop, jednym z filarów, jest pomaganie firmom wdrożyć uczenie maszynowe we właściwy sposób. Co to znaczy we właściwy sposób, to o tym jeszcze Wam powiem przy okazji jakby opowiadania o tym, jak wyglądają projekty uczenia maszynowego. Zajmujemy się też własnym researchem i budowaniem narzędzi. No i taka bardzo znacząca sfera, którą się zajmujemy, to jest część edukacyjna i na koncie Data Workshop już jest 1000 plus uczestników kursów online, takich długoterminowych działań, które sprawiają, że ludzie uczą się w określonym czasie konkretnych umiejętności. No i 10 tysięcy uczestników innych inicjatyw Data Workshop. I tutaj mam na myśli na przykład wyzwania, o których też Wam jeszcze opowiem i które się zbliżają, które pozwalają małymi krokami zdobyć bardzo fajne umiejętności. Ale dziś porozmawiamy o tym, o możliwościach, które Ty także masz. I tutaj nie mówię tego kokieteryjnie, ale absolutnie tak jest. Ale być może o tym nie wiesz. I moją rolą jest, aby w jakiś sposób odczarować Wam ten świat i pokazać, gdzie możecie znaleźć swoje miejsce. Taka szybka agenda i przypomnienie to, co jeszcze Agnieszka powiedziała, czyli kilka słów o fundacji, kilka zagadnień związanych z ML na dobry start, możliwości rozwoju w tym kierunku, kompetencje przydatne w ML i nie tylko, bo też tutaj się to łączy bardzo z kompetencjami przyszłości. Porozmawiamy sobie o kilku mitach, a dokładnie 10. Wybrałam takich najczęstszych, które Wam rozwieję. No i pokażę Wam, jak postawić pierwszy bardzo łatwy krok, który nie kosztuje Was praktycznie nic, tylko odrobinę chęci, woli, czasu. Będą też prezenty. Gify mi się nie otwierają, widzę. Ale może... Bo w tej prezentacji będzie bardzo dużo gifów i kotów. No, ale może się okazać, że się nie będą kiwać. Aha, wiem dlaczego. Dlatego, że załadowaliśmy ostatecznie PDF. No trudno. No ale zacznijmy może od kilku słów o Data Workshop Foundation, bo historia stojąca za tym jest bardzo ciekawa i wydaje mi się motywująca do działania w obszarze uczenia maszynowego. Na fundację składają się przede wszystkim ludzie, którzy są ze sobą w interakcji, działają, realizują wspólnie projekty. Jest tutaj ten komponent oczywiście AI tak zwany, choć raczej wolimy używać słowa machine learning. Ale te różnice też sobie wyjaśnimy. No i jest też taki komponent bardzo ważny dla nas, który jest celem fundacji, czyli można by było powiedzieć bardzo ogólnie, że czynienie dobra, ale my sobie to jak to definiujemy też, że jest to tworzenie, czy też wykorzystanie uczenia maszynowego w takich projektach i w takim celu, który może być przydatny społecznie, czy też może pomóc innym organizacjom działać efektywniej. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się bardzo spontanicznie. Pewnego dnia wstaliśmy w Data Workshop i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić wyzwanie jakieś i po prostu pomóc ludziom postawić pierwszy krok. Więc odbyła się tak zwana korona wyzwań uczenia maszynowego w 2019 roku i wcale nie miała nic wspólnego z obecną koroną, choć była to niezła predykcja.
Do wyzwań dołączyło, jak widzicie, prawie 5 tysięcy osób do samej korony. Co najmniej jedno wyzwanie zrobiło, bo to było 5 różnych wyzwań, prawie 3 tysiące osób i wszystkie wyzwania, czyli 5, zdobywając bardzo już konkretne umiejętności, no to mamy liczbę 800, ponad, no 800 osób. Też tam trzeba przyznać, że nie wszystko trakowaliśmy, bo też część osób robiła powiedzmy po cichu i dalej robi, ale te liczby okazały się na tyle imponujące dla nas samych, że stwierdziliśmy, że działania skierowane do społeczności mające też taki impact, to wyzwanie było kompletnie bezpłatne, tutaj trzeba zaznaczyć. Po prostu jedyne, co trzeba było zrobić, to po prostu dołączyć i chcieć się czegoś nauczyć. I to nam dało taki bardzo silny impact do tego, że to ma sens, trzeba to robić. Też się wyłoniły bardzo fajne interakcje pomiędzy ludźmi. Tutaj też był Slack, który nam towarzyszył. Stworzyła się bardzo fajna przestrzeń wymiany wiedzy, informacji. I to tak naprawdę stało się początkiem pewnego wyzwania także, które zaakceptowaliśmy, a mianowicie takiego, że zaczęły się formować pewne grupy, które chciały tworzyć razem pewne rzeczy związane z uczeniem maszynowym, więc zaakceptowaliśmy to wyzwanie i tak powstała fundacja Data Workshop, której celem jest właśnie upowszechnianie wiedzy o uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji poprzez praktyczne działanie, bo to jest dla nas ważne i to jest gdzieś tam wychodzi bardzo mocno z DNA Data Workshop, które ma na celu rozwiązywanie pewnych problemów i wprowadzanie innowacji za pomocą dostępnych nam narzędzi. Działamy poprzez praktyczne, tutaj miał być taki piękny kod, który kładzie swoją łapę na łapy innych ludzi, więc może będę Wam tłumaczyła te gify, bo są bardzo zabawne. Rozglądam się, czy moich kotów tu nie ma, może przyjdę mi położyć zaraz jakąś łapę słuchającą się. W każdym razie idea, która tutaj nam bardzo przyświeca, jest taka, że współpracujemy, a jakby też Fundację Data Workshop tworzą ludzie i tworzą ludzie z wielu dyscyplin, którzy chcą wnieść coś, aby od siebie, aby przede wszystkim stworzyć z innymi wspólny projekt i chcieć dzięki temu projektowi zmienić coś w otoczeniu. Miasta, gdzie obecnie działają grupy Data Workshop, no to tutaj mamy Olsztyn, Białystok, Katowice, Kraków, Warszawa, Poznań. Ale tutaj też trzeba powiedzieć, że teraz przez sytuację, którą mamy, trochę te miasta się stały międzymiastowymi miastami i się ludzie łączą, ponieważ wszystko jest online, więc nie ma wymówek zwyczajnie co do robienia. Jak powiedziałam, za Data Workshop Foundation stoją ludzie, to są też ludzie, którzy tworzą fundację, są koordynatorami, którzy w regularnych spotkaniach ze swoimi zespołami tworzą niesamowite rzeczy. Niesamowite tutaj mam na myśli na przykład taki przykład projektu chociażby z Katowic, gdzie tak naprawdę grupa wzięła sobie na warsztat w ramach takiej edukacji, wspólnej zabawy, taką predykcję wypożyczeń rowerów w swoim mieście, aby sprecyzować, w których miejscach jest to najczęstsze, też z takim potencjałem, gdzie może zabraknąć. Grupa w Katowicach zresztą też w tym momencie zajmuje się projektem związanym z predykcją wypadków samochodowych, czyli próbą, mamy też dane, które udostępniła nam policja, więc są solidne, jak zakładamy. Projekt polega na tym, aby móc przewidywać, w jakim miejscu najczęściej może danego dnia powstać wypadek samochodowy, więc tutaj już jest bardzo taki silny impact, myślę, społecznościowy i taki przydatny, ratujący życie. Więcej o fundacji też możecie posłuchać w ramach podcastu tutaj z Magdą, Arkiem i Łukaszem, którzy reprezentują różne projekty w swoich miastach. Tam też będzie więcej o właśnie tych projektach i o tym, co się dzieje. Więc tutaj nie będę już przedłużała o samej fundacji. Ale fundacja fundacją, różne działania działaniami, ale pytanie, dlaczego w ogóle uczenie maszynowe, a nie na przykład IT ogólnie, albo nie wiem, programowanie w Javie. No, zakochaliśmy się w uczeniu maszynowym, dlatego że przede wszystkim rozwiązuje problemy i tutaj jeszcze o tym porozmawiamy, jakie to mogą być problemy. Niemożliwe staje się uchwytne, to brzmi bardzo enigmatycznie, ale za tym stoi bardzo konkretna rzecz. My jako ludzie mamy bardzo ograniczoną percepcję i zdolność widzenia pewnych rzeczy, kiedy mamy ich bardzo, bardzo, bardzo dużo.
I uczenie maszynowe i ta cała magia, która się dzieje, która za tym stoi, polega na tym, że możemy wychwytywać pewne korelacje nieliniowe i odnajdywać pewne zależności, które dla człowieka są nie do uchwycenia, bo niestety nie jesteśmy w stanie analizować nawet, tutaj nie mówiąc o milionach, ale nawet setek tysięcy wierszy na różnych poziomach, więc tutaj to nieuchwytne staje się widoczne. No i apetyt rośnie w miarę jedzenia, to tak z przymrużeniem oka, ale nie do końca, bo faktycznie wiele osób, nudząc się kolejnymi technologiami i przechodząc do kolejnych, bo dobra, w tej już wiem wszystko, idę dalej, bo się nudzę, natrafia na uczenie maszynowe, no i tutaj jest trochę taka studnia bez dna, bo jest tak bardzo wiele różnych kierunków rozwoju i możliwości integrowania uczenia maszynowego z różnymi dyscyplinami. W zasadzie ciężko jest mi nawet w tym momencie szybko wymienić dyscyplinę, w której uczenie maszynowe gdzieś tam by nie znalazło swojego zastosowania. Więc tutaj na pewno to się nie nudzi i wręcz chce się jeść tego więcej. No dobrze, ale jak to właściwie działa? Ten kot strzelał piorunami w oryginale, ale i tak jest nieźle w takiej wersji stabilnej. Może warto by było zacząć, pomyślałam sobie, od tego, żeby tak naprawdę trochę pokazać takie flow projektu uczenia maszynowego, bo ono się nieco różni od takiego klasycznego projektu w IT, kiedy mamy pewne z góry określone założenia, które stopniowo w ramach różnych iteracji, sprintów realizujemy. W uczeniu maszynowym jest trochę inaczej, to znaczy paradoksalnie bardzo ciężko jest znaleźć właściwy problem. Ja pracując na co dzień z firmami w ramach Data Workshop spotykam się stale z tym, że jest sobie firma, która na przykład chce wdrożyć uczenie maszynowe, bo jest to super modne, bo czuje, że za tym są pewne pieniądze, że można zoptymalizować wiele rzeczy. Natomiast na pytanie moje dotyczące tego, ale jaki właściwie problem chcecie rozwiązać albo co chcecie osiągnąć konkretnie, pada odpowiedź: chcemy być bardziej efektywni. Chcemy, żeby nasz produkt więcej zarabiał. No okej, to jest to jasne, to wszyscy chcą, ale tak naprawdę bardzo trudne jest właściwe sprecyzowanie tego, co tak naprawdę jest naszą tak zwaną zmienną docelową, czyli co chcemy prognozować. I potem, jak już to się doprecyzuje, na przykład możemy prognozować, czy dany klient zapłaci za daną usługę, czy dany klient od nas odejdzie, na przykład w danym czasie, czy dany klient szukający na przykład mieszkania, albo która grupa osób szukających mieszkania jest skłonna do tego, żeby to mieszkanie obejrzeć, kupić. Tutaj przykładów można mnożyć bardzo dużo. Możemy prognozować smog, tak jak zrobiła to Warszawa w ramach warszawska grupa, w ramach Data Workshop Foundation. Możemy prognozować na przykład, możemy sprawdzać, prognozować za pomocą computer vision, które obiekty są nielegalnie postawione, jak obecnie próbuje odgadnąć grupa z Olsztyna w ramach Data Workshop Foundation. Jakby tych przykładów można mnożyć, ale najważniejsze jest to, żeby bardzo konkretnie sobie określić, jaki właściwie problem chcemy rozwiązać, najlepiej kto na tym skorzysta wprost, bo wtedy zadanie tego pytania generuje nam kolejne i okazuje się, że na przykład nie mamy zmiennej docelowej, czyli to, co tak naprawdę chcemy prognozować. Czyli takich cech w naszych danych, które chcemy prognozować, tak? I ja bym nawet była skłonna powiedzieć na bazie mojego doświadczenia współpracy z firmami, tego, co robimy w Data Workshop, że szukanie właściwego problemu i też zadawanie właściwych pytań na samym początku jest najtrudniejsze w całym procesie uczenia maszynowego. I trzeba tu poświęcić bardzo dużo uwagi. Potem mamy analizę danych. Jakieś dane musimy mieć zawsze w uczeniu maszynowym. Z tych danych też
wynika zawsze bardzo dużo różnych komplikacji, bo danych mamy obecnie bardzo dużo, ale umówmy się, mało kto ma taki nieograniczony dostęp do danych jak Google czy wielkie firmy, które śledzą nas na każdym kroku. Jest dużo firm świadomych tego, że trzeba zbierać dane i to robi, ale też nie zawsze robią to we właściwy sposób, więc przy analizie danych i przy takiej całej działce nazywanej data science jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, bo tam jest zawsze dużo różnych tak zwanych kwiatków i trzeba do tego podchodzić uważnie. Ważnym elementem też projektu uczenia maszynowego, co być może występuje też w projektach IT, ale może nie jest to aż tak krytyczne, jest dobranie właściwych metryk sukcesu. I pod tym pojęciem kryje się to, że my musimy wiedzieć najlepiej na samym początku, i to jest decyzja, metryki sukcesu są też bardziej zagadnieniem technicznym, ale też biznesowym, to znaczy tutaj musi wybrzmieć ze strony biznesu, jakie są właściwe metryki sukcesu, czyli co musi się stać, aby ten model, który zrobimy, aby to rozwiązanie w oparciu o uczenie maszynowe, które dostarczymy, miało sens, przynosiło realną korzyść i co jest tą korzyścią. No i tutaj jest taki kolejny element, który jest najbardziej enigmatyczny dla wielu osób związanych z branżą IT i obserwuję to w zasadzie współpracując z osobami, które się przerzuciły ze świata takiego klasycznego programowania do machine learningu, tak zwane eksperymenty. Co to jest? To może być bardzo dużą czarną dziurą, bo może zająć tyle czasu, ile mamy, a na to sobie nie możemy pozwolić, bo uczenie maszynowe i projekty uczenia maszynowego są bardzo drogie. Ale różnica pomiędzy klasycznym programowaniem, a właśnie tym, co robimy w uczeniu maszynowym, jest taka, że my tutaj nie mamy z góry określonego schematu działania. My wiemy, jaki chcemy mieć wynik. Natomiast jak do tego dojdziemy, to jest taka bardzo duże pole eksperymentów i poszukiwania po prostu odpowiednich algorytmów, odpowiednich kombinacji cech, odpowiedniego ustawienia parametrów, które dadzą nam pewien satysfakcjonujący wynik, który jest właśnie określony też właśnie w metrykach sukcesu i jakby też takiej strony biznesowej jest dobrze zdefiniowany. Więc te eksperymenty polegają na tym, że po prostu osoba, która chce się zająć uczeniem maszynowym, czy też data science, sobie też powiem potem o tych różnicach, musi lubić niepewność, na pewno, i eksperymenty, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że da się z góry zdefiniować taski, co trzeba zrobić, jakie rzeczy trzeba sprawdzić, tylko trzeba wykonać szereg różnych iteracji, na podstawie których podejmuje się szereg różnych decyzji i zbiera konkretne ścieżki. Więc tutaj jest taka bardzo twórcza energia potrzebna. No i tutaj miał być GIF, który pokazuje, że coś może wybuchnąć i czasem tak się zdarza po tych eksperymentach, że coś wybucha, ale lepiej jak nie wybucha i lepiej jak uda się wszystko na produkcję wdrożyć i powstaje wartość dodana i też, co ważne, nie wybuchnie na produkcji. Wdrożenie na produkcję rozumiemy tutaj w kontekście wdrożenia modeli uczenia maszynowego na produkcji jako zintegrowanie tych modeli, tego co otrzymaliśmy z danym produktem, z daną stroną tak jakby firmy, która chce to wdrożyć, czyli to jest miejsce interakcji pomiędzy użytkownikiem końcowym a tą całą sztuczną inteligencją, tak to sobie nazwijmy. Czyli wdrażamy coś i ludzie mogą z tego korzystać. No i potem już po prostu obserwujemy, czy nic nie wybucha po drodze, i obserwujemy, czy modele się nie degradują, zasilamy je nowymi danymi cały czas i tak wygląda mniej więcej w dużym uproszczeniu taki schemat działania. Nie wiem, czy wychwyciliście te różnice pomiędzy takim flow, a tym, co jest w klasycznym projekcie IT. Też zakładam, że tutaj jest dużo osób, może być z IT, czy też zainteresowanych IT. Wydaje mi się, że... Olu, ja słucham oczarowana.
I pewnie reszta osób, ponieważ mało się dzieje na czacie, więc nie wiem, czy to jest pytanie. Chcesz zadać pytanie, to musisz jeszcze raz je powtórzyć. To chciałam zapytać, czy ta różnica właśnie między klasycznym projektem IT, a tym takim flow projektu uczenia maszynowego jest gdzieś tam uchwytna dla Was teraz, po tym, co powiedziałam? Bo ja o tym mówię nie bez powodu, dlatego że powiem Wam historię, to jest taki webinar, który ja lubię, czyli jest luźny, gdzie myślę, że taka drobna dygresja nie zaszkodzi. Ja współpracując z firmami bardzo często spotykam się z czymś takim, że rozmawiamy, planujemy, są to firmy, które zajmują się też IT i oni chcą realizować projekty uczenia maszynowego według takiego flow typowo z IT. Tak się nie da. Jakby na przykład lekceważy się te eksperymenty i oczekuje bardzo szybkich takich, okej, to wiemy jak to zrobić, rozpiszmy to wszystko na taski. Potem się osoby, które zajmują tym, frustrują, że nie wiedzą, co mają zrobić. Więc to są takie bardzo istotne elementy właśnie związane z taką twórczą i kreatywną pracą, gdzie nie ma z góry zdefiniowanych rzeczy. To może być dla niektórych minusem, ale dla niektórych może być bardzo dużym plusem, wyzwaniem i właśnie tym, co chcą robić. No nie ma nudy w... Słuchaj, to tutaj odpowiedzi jest sporo na tak, nawet są wow. Okay. A Ania pisze, że jest zaskoczona, bo IT kojarzyła mi się z innowacyjnością i to, co mówiłaś o metodologii ML, myślałam, że jest tak oczywista. Okay. A Emilia pisze, że analizuje dane na co dzień i doskonale rozumie ideę przedstawioną przez ciebie. Także mamy też kogoś, kto rozumie wszystko. Super, to bardzo, bardzo się cieszę. Ja staram się mówić tak najprościej, jak się da i upraszczać wiele rzeczy, bo też ta ankieta pokazała, że tak trzeba robić. Potem może sobie też zrobimy jakiś webinar taki trochę bardziej zaawansowany, ale zacznijmy od takiego dużego uproszczenia, bo w upraszczaniu rzeczy nie ma niczego złego, wręcz powiem, że jest bardzo dużo dobrego. No i teraz tak, tutaj zrobiłam taką szybką wizualizację przed webinarem, bo trochę mieszają się różne pojęcia i chciałam w jakiś sposób zaznaczyć pewne granice. One są płynne zawsze, ale jednak. I teraz tak, jest magiczne AI, o którym po prostu wszyscy mówią. My się czasem śmiejemy w Data Workshop, mamy taki swój żart, że jak mówisz o AI, to zwykle masz prezentację w PDF, a jak mówisz o machine learning, to zwykle masz notebooki w Jupiterze, czyli w takim środowisku właśnie programistycznym. Ale o co chodzi? AI to jest pewien koncept sztucznej inteligencji, gdzie maszyny, w dużym skrócie, maszyny mają za zadanie naśladować albo być jeszcze lepsze, czy też działać w oparciu o takie schematy, jak działa inteligencja człowieka lub nawet je przekraczać. I to jest taka piękna koncepcja zrodzona w latach 50. i w środowisku uniwersyteckim wtedy rozwijana, która się dalej rozwija i jakby wizje na temat tego, co się może wydarzyć, są bardzo czasem przerażające, czasem nie. Ja Wam też potem podeślę takie bardzo ciekawe badania w takim pakieciku po prezentacji, bardziej takie z researchu. No ale mamy też uczenie maszynowe, które teraz przeżywa swój renesans. No i o co chodzi w tym uczeniu maszynowym? No to jest pewien zestaw praktycznych narzędzi, dosłownie, no tak to do tego trzeba podchodzić jak do narzędzia, który w jakimś stopniu pozwala realizować, bym powiedziała, postulaty, które ma sztuczna inteligencja. To nie jest jeden do jednego, bo te postulaty są znacznie szersze. Powiedzmy sobie, jak sztuczna inteligencja jest takim ciałem człowieka, to uczenie maszynowe w tym momencie swojego rozwoju jest gdzieś tam jakimś palcem poruszającym się u nogi i jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia, ale idziemy w dobrym kierunku. Więc uczenie maszynowe jest pewnym zestawem narzędzi, są tutaj algorytmy uczenia maszynowego, które stosuje się do tego, aby rozwiązywać konkretne problemy, wykorzystując przy okazji dane, które są takim paliwem uczenia maszynowego. A tutaj też pojawia się takie kółeczko deep learning, czyli to są te wszystkie sieci neuronowe i te wszystkie efekty wow, które po prostu bombardują internet, czyli jak kiedyś widzieliście, nie wiem, AlphaGo chociażby,
z DeepMind i jakieś wygry, czy też rozpoznawanie różnych obrazów, no to tutaj mamy do czynienia z tak zwanym deep learningiem, czyli pracowaniem na sieciach neuronowych, takim uczeniem nienadzorowanym, o tym też jeszcze sobie porozmawiamy. I to jest taka poddziedzina uczenia maszynowego, które możemy założyć, że jest takim znacznie szerszym pojęciem. Bo założenia są ogólne, bardzo podobne, tylko po prostu stosuje się inne narzędzia. A tutaj moglibyśmy jeszcze sobie wyodrębnić na przykład NLP, czyli Natural Language Processing, jakbyśmy bardzo chcieli, bo też jest to często wyodrębniane, ale to też jest pewien zestaw narzędzi, które wchodzi w skład takiego, takiej koncepcji uczenia maszynowego, czyli sprawiania, że maszyny są w stanie się same uczyć, udoskonalać się na podstawie danych i po prostu dawać nam pewne określone efekty. Jest też takie sformułowanie data science, które często jest bardzo gdzieś tam mylone z uczeniem maszynowym i stosowane wymiennie i w zasadzie nie ma się co czepiać, bo tak naprawdę te granice, jak się nawet spojrzy na oferty pracy, są bardzo płynne. Natomiast data science, można powiedzieć w dużym skrócie, że jest to taki obszar, w którym bardziej osoba skupia się na danych, ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i wydobyciu z tych danych pewnych wartości. Ja sobie tak data science stworzyłam jako takie tło do tego wszystkiego, bo chciałam też w zasadzie pokazać, że tak naprawdę no to jest według mnie szersza dziedzina, która niekoniecznie może dotyczyć na przykład uczenia maszynowego. Można, nie wiem, uprawiać data science bez wprowadzania różnych algorytmów potem i gdzieś tam nie i pójść sobie w innym kierunku. Ale jeżeli mówimy o uczeniu maszynowym, no to z data science bardzo się wiąże i generalnie bez tej obróbki danych, bez zajęcia się danymi nie ma też uczenia maszynowego, więc to jest takie tło tego wszystkiego i w zasadzie te kompetencje też się bardzo przenikają i często też ciężko się takie dostatecznie od tego odciąć. Nie można, chcąc być w branży tak zwanej AI i zajmować się data science i nie mieć nic wspólnego z uczeniem maszynowym, no nie da się. To bardzo płynnie przechodzi jedno w drugie. Dobra. I teraz takie dwa szybkie obrazki, żeby mniej więcej tutaj wyjaśnić to uczenie maszynowe. Jakby podzielimy sobie w takim dużym uproszczeniu na nadzorowane i nienadzorowane. I tutaj, jak widzicie, w uczeniu jakby zawsze występują dane, to już wiecie, w obu przypadkach. Natomiast w tym przypadku uczenia nienadzorowanego mamy pewien nieznany output, nie znamy odpowiedzi, która będzie na końcu. I ufamy pewnemu modelowi, pewnym sieciom neuronowym, które zajmują się tym tematem dla nas, tymi danymi, że one nam dadzą pewien wynik. I tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju tak zwanym black boxem, czyli kompletnie nie wiemy, co się dzieje w środku, ale mamy wynik określony. I cieszymy się z tego. Z uczeniem takim właśnie nienadzorowanym jest bardzo dużo też czasem wątpliwości. Nawet na MIT jest taki specjalny zespół, który zajmuje się odkrywaniem black boxów, to znaczy oni się koncentrują tylko i wyłącznie na tym, żeby zajmować się tym, jak działa black box w środku i poznawaniem tych kolejnych ruchów pewnych sieci neuronowych, ale to jest gdzieś tam osobny temat. W takim dużym uproszczeniu, na przykład jeżeli mamy jakieś rozpoznawanie obrazu, tutaj ma tutaj bardzo fajne zastosowanie, bardzo często, więc tak w dużym uproszczeniu działa tak zwane nienadzorowane uczenie maszynowe, czyli my tego nie nadzorujemy, to się dzieje, można powiedzieć, samo, my jedynie co musimy zrobić, to musimy dostarczyć dane, wybrać odpowiednie sieci, ustawić parametry i tam już dzieje się magia w dużym uproszczeniu. Natomiast uczenie maszynowe nadzorowane jest to taka metoda, gdzie również mamy do czynienia z danymi, ale jak sobie zauważycie tutaj, nie wiem, czy widać moją myszkę, jak sobie tak tutaj ruszam, czy nie?
Kursor? Nie widać myszki. Okej, okay, to bym mówiła. Jak sobie widzicie tutaj na górze, mamy takiego supervisora i mamy sobie taki jakby upragniony output. I właśnie taki training dataset. I to oznacza to, że w tym całym procesie właśnie takiego supervised learning jest bardzo potrzebne to, abyśmy my znali odpowiedzi. Czyli mamy sobie dane, wiemy, jaka jest nasza zmienna docelowa, czyli wiemy też, jakie chcemy mieć odpowiedzi i trenujemy dane w taki sposób, aby nasz model nauczył się poprawnych odpowiedzi. O, może tak. Czyli mamy sobie pewien model, który uczy się, jakie są poprawne odpowiedzi, a te poprawne odpowiedzi są po prostu zdefiniowane przez człowieka. Więc tutaj, jak sobie możecie wyobrazić, też jest bardzo duży bias czasem z różnymi modelami, bo jednak tu odpowiada człowiek za to. Więc ta różnica wydaje mi się, że jest już taka uchwytna, trochę bardziej. Ulu, czy mogłabyś, jest prośba o rozwinięcie sieci neuronowych? Sieci neuronowych? Uh-huh. A rozwinięcie w jakim sensie? Czy ma coś wspólnego z biologią? Czy to jakaś definicja sztucznego tworu, sieci tych danych, bo to nowe pojęcie? Aha, przepraszam. Czyli tak, okej. Okay. Sieci neuronowe, jest ta nazwa inspirowana biologią, faktycznie. Inspirowana jest biologią z tego względu, że jakby postulaty sztucznej inteligencji są takie, żeby gdzieś tam odwzorować mózg człowieka i dać mu supermoc. Czyli bardzo często te pojęcia, na przykład jak sieci neuronowe, są właśnie zaczerpnięte z biologii. Natomiast to jest tylko i wyłącznie nazewnictwo. Sieci neuronowe w uczeniu maszynowym są to po prostu, jakby to nie ma nic związanego z biologią, tylko tak się nazywają po prostu te twory, które odpowiadają za kolejne iteracje. Więc tutaj nie, to nie jest biologiczna struktura, absolutnie nie. Aczkolwiek tak się nazywa w związku z pewną inspiracją, z której została zaczerpnięta ta cała koncepcja. Karolina, proszę jeszcze o przykłady konkretne. Ale czego, Karolino? Przykłady konkretne? Mamy też coraz więcej pytań, takich bardzo już specyficznych, więc Ulu, chciałam po prostu ci zameldować, że mamy 21:47. Spokojnie możemy wejść na tą część pytań, bo one się już pojawiają, ale tylko ci melduję. I pytanie, czy Karolino, możesz doprecyzować, o jakie przykłady zastosowania? To zaraz jeszcze będą przykłady zastosowania. Ja może trochę będę dalej szła z prezentacją, bo jeszcze trochę tego jest. A dobra. Niech doprecyzują się pytania. Dobra. No i teraz tutaj, tak żeby jeszcze bardziej wyjaśnić to, jak działa tak naprawdę właśnie to nadzorowane uczenie maszynowe, to może ten przykład. Czyli mamy sobie na przykład zbiór pewien, mamy sobie koty, ale też nie koty, zbiór różnych zwierząt. I naszym celem jest dokonać predykcji, czy to jest kot, czy nie. Czyli mamy zbiór obrazków i chcemy wyodrębnić z nich tylko i wyłącznie koty. No i tak jak widzicie tutaj właśnie, to polega na takim labelowaniu, to znaczy mamy obrazki i każdy obrazek musi mieć pewną przypisaną wartość, że jest to kot albo nie kot, bo na przykład jest to krowa, kot, nie kot. I mamy do czynienia z predykcją, obrazek kota zostaje przepuszczany przez nasz model i dostajemy odpowiedź zwrotną, że jest to kot. Albo na przykład gdyby to była krowa, no to nie kot. Czyli mamy taką bardzo prostą klasyfikację, tak lub nie. Możemy także oprócz klasyfikacji robić prognozę na tak zwanej regresji, gdzie po prostu pojawiają się konkretne wartości. Ta różnica jest właśnie taka, że na przykład jakbyśmy chcieli prognozować temperaturę, jaka będzie temperatura, czyli pojawia się jakaś konkretna wartość, nie jest to wartość binarna, no to wtedy mamy do czynienia z tak zwaną regresją. Ale bardzo popularne jest właśnie podejście i taka metoda klasyfikacji, czyli mamy na przykład ciepło-zimno, spam, nie spam, nie wiem, to są wszystkie po prostu odpowiedzi binarne, kot, nie kot. Czy to jest mniej więcej zrozumiałe? To uczenie nienadzorowane versus nadzorowane? Bo ja też mówię o tym właśnie bardziej w tym momencie nadzorowanym, dlatego że ono jest bardzo popularne.
kontekście różnych działań tak naprawdę rozwiązuje bardzo dużo różnych problemów. Wyobraźcie sobie na przykład takie konkretne przypadki użycia, już trochę ich zmieniłam wcześniej, ale tutaj też jeszcze padło wcześniej spam, nie spam. To też jest bardzo popularne. Wiele systemów mailingowych, pocztowych też stosuje takie algorytmy, żeby wychwytywać, czy coś jest spamem, czy nie. I po prostu jest bardzo, bardzo prosta klasyfikacja. Albo część wiadomości wędruje jako spam, a część jako nie spam. Prawda? Odpowiedzi są część, większość tak, ale są też osoby, które mówią regresja, nie? No tak, nie do końca. Czyli tak jak tutaj widzicie sobie, różnica pomiędzy regresją a klasyfikacją jest taka, że jakbyśmy na przykład, na przykładzie prognozowania pogody, chcielibyśmy sprognozować, jaka będzie temperatura, no to mamy tutaj szereg różnych odpowiedzi, prawda? Bo może być 10 stopni, może być 12 stopni, może być bardzo dużo odpowiedzi. I wtedy mamy do czynienia z pewną regresją. Natomiast klasyfikacja, to po prostu klasyfikujemy. Albo będzie ciepło, albo zimno. Mamy po prostu opcję tak lub tak. Mam nadzieję, że możemy iść dalej. Tutaj pojawia się, wypisałam Wam takie różne hasła, które sama gdzieś tam znalazłam w sieci i tutaj naprawdę można dostać zawrotu głowy, ponieważ tych terminów określających ludzi zajmujących się tymi rzeczami jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i te granice są niesamowicie płynne. Nawet jak się spojrzy na takie screeny, które dzisiaj zrobiłam przed webinarem z serwisu Just Join IT, no to widzicie, sumy są zawrotne i są jak najbardziej realne w Polsce. Pojawiają się machine learning engineer, data scientist, tam też pojawiało się znacznie więcej tych pozycji, tak jak na tym slajdzie wcześniej. No dobrze, ale co tak naprawdę jest w cenie? Bo fiksować się na pewnych tytułach i na tym, co tak naprawdę można robić, pod jakim labelem, można bardzo długo i szukać dokładnej definicji, a niestety rynek też nam tego nie ułatwia, ponieważ te definicje są bardzo płynne i opisy stanowisk są kompletnie czasem, wydaje się, nieadekwatne do tego tytułu. Natomiast ja też tutaj wrzuciłam taki slajd z uwagi na to czerwone kółeczko na górze, które jest biznes. I radą taką moją też z takiego nastawienia związanego z tym, czym się należy kierować, to należy się kierować przede wszystkim umiejętnością rozwiązywania problemów. Bo za to akurat firmy chcą płacić i tacy ludzie są potrzebni. Oczywiście to też jest tak, że część osób bardziej kręci zajmowanie się researchem i to jest rzecz trudna i jest opłacalna, jeżeli jest się w takich bardzo dobrych ośrodkach i trzeba faktycznie tutaj mieć bardzo dużo kompetencji związanych z matematyką itd., itd. Natomiast szczerze mówiąc, większość rzeczy do zrobienia w uczeniu maszynowym nie wymaga zaawansowanej matematyki, większość problemów, z którymi borykają się na przykład firmy. Więc to, co próbuję teraz powiedzieć, to, żebyście się fokusowały na tym, żeby zdobywać umiejętności, które są potrzebne na rynku, zdobywać umiejętności rozwiązywania pewnych problemów, a nie fokusowały się na tym, że są pewne bariery, których nie jest się w stanie przeskoczyć, bo równie dobrze można sobie takich barier w każdej dziedzinie postawić bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale to nie o to chodzi. Ja Wam też podeślę taki PDF, takie 39 stron praktycznej wiedzy, gdzie sobie będziecie mogły poczytać na temat tych różnic pomiędzy tymi różnymi stanowiskami. Myślę, że to rozwieje takie wątpliwości, jaka jest różnica pomiędzy różnymi tytułami i tak dalej. Pozwoli się w tym odnaleźć. No ale przejdźmy do mitów, bo trochę już o nich zaczęliśmy. Pierwszy mit. Każdy może zająć się ML Data Science. To nie jest prawda. I nie będę tutaj Wam ściemniała, że każdy może się tym zająć. Oczywiście, że nie. Już kilka rzeczy wybrzmiało. Między innymi wybrzmiało to, że na pewno nie odnajdzie się w tym osoba, która nie lubi kreatywności, nie lubi eksperymentowania, tylko po prostu potrzebuje jasno określonych zadań, co ma zrobić od początku do końca. To nie jest raczej tego typu działanie. Jasne, trzeba mieć też pewne umiejętności, predyspozycje analityczne, więc tutaj, jeżeli ktoś sobie kompletnie
nie radzi z analizą, z analitycznym myśleniem, to też będzie miał problem. Nie jestem po studiach informatycznych, więc nie dam rady. Ja wam specjalnie to napisałam w cudzysłowie, ponieważ to są cytaty i to ja się z tymi opiniami, z tymi mitami spotykam na co dzień. To jest mit, oczywiście, ponieważ nawet w ramach naszych aktywności Data Workshop i kursów, które organizujemy, są na każdej edycji osoby, które są z przeróżnych dyscyplin. Nawet z dyscyplin związanych bardziej z naukami humanistycznymi i te osoby sobie świetnie radzą. Nie fiksujcie się na studiach, fiksujcie się na swoich umiejętnościach, które i tym, co lubicie. To jest taka moja dobra rada. Nie umiem programować i raczej już się nie nauczę w takim stopniu. To jest nic. Do uczenia maszynowego jest potrzebny głównie Python w tym momencie. No, oczywiście można też tam jeszcze próbować w R analizować, ale jednak Python króluje bardzo mocno. Python jest stosunkowo prostym językiem. Oczywiście można się go uczyć 10 lat. Nic nie stoi na przeszkodzie i dalej być na poziomie jakby medium, ale też można się nauczyć tych kompetencji, które są konkretnie potrzebne w projektach uczenia maszynowego. Jakby to też zależy, jaki macie cel tak naprawdę. Jasne, jeżeli już chce się być takim full stackiem machine learning inżynierem, to jasne, jakby i wdrażać modele na produkcję, to też te kompetencje inne związane z programowaniem się po prostu przydają, ta wiedza techniczna. Ale żeby wystartować i żeby po prostu stworzyć pierwszy model, pierwszy projekt i być może nie być w całym procesie zaangażowanym, ale po prostu działać przy tym projekcie, to naprawdę nie musicie zaczynać i hamować się po prostu, bo nie znacie wszystkiego. Już nie w tym wieku przebranżowienie. To jest też mit, ponieważ podam wam przykład. Na naszym kursie najstarsza osoba, która brała udział, miała 76 lat. I jasne, jest to osoba, która powiedziała wprost, że nie chce się przebranżawiać, nie chce pracować, bo już jakby odpoczywa na emeryturze. Ale ta osoba przerobiła 8-tygodniowy kurs, wytrenowała w trakcie tego kursu bardzo dużo modeli, była z kompletnie innej branży, nie zajmowała się nigdy uczeniem maszynowym. Osoba bo akurat była chyba matematykiem, więc miała też dobre podstawy, ale jakby da się. Wiek nie powinien być naprawdę żadną przeszkodą. Bardzo myślę, dobry argument. Tutaj nie ma co dyskutować, tak? To, że ja myślę, po 30 czy się czegoś, no, do czegoś nadaję, nie, tak? Myślę, że tutaj nie ma już co komentować tego. Jestem na stracanej pozycji, ponieważ jestem z innej branży. To też jest mit, ponieważ tak naprawdę w uczeniu maszynowym bardzo cenne są inne branże i inne doświadczenie. Ma to związek z tym, że tak naprawdę każdy projekt uczenia maszynowego jest projektem interdyscyplinarnym. I ciężko jest sobie wyobrazić takie zamknięcie się w swoim takim black boxie, małym boksiku, po prostu robienie czegoś bez kontaktu z innymi specjalistami. Zobaczcie, rozwiązujemy na przykład problem, czy dany kontrahent zapłaci. Musimy wiedzieć, zaczerpnąć wiedzę dotyczących różnych płatności, z księgowości jest to potrzebna wiedza. Możemy tak sobie mnożyć i mnożyć przykład, na przykład NLP, czyli Natural Language Processing, czyli przetwarzanie języka naturalnego i mowy. Lingwiści się świetnie tam też odnajdują. Więc nie hamujcie się tym, że jesteście z innej branży, tylko raczej spróbujcie wykorzystać swoją branżę do tego, aby być może dołożyć do niej cegiełkę nowych umiejętności i właśnie wnieść wartość, której nie ma nikt inny na rynku. To nie dla humanistów. No to pada cały czas, ale my też mamy bardzo fajnych kilka case'ów przebranżowienia humanistów, na przykład od osoby zajmującej się fotografią do machine learning inżyniera. Da się, uwierzcie mi. To nie chodzi o kategoryzowanie siebie na ścisłe i nieścisłe umysły, tak jak nam kazano w szkole. Muszę pójść najpierw na studia i przeczytać najważniejsze książki. Wiele osób ma takie podejście i latami czyta, zamiast po prostu spróbować czegoś zrobić. Po prostu bierze się bardzo prosty tutorial, który zresztą dostaniecie i po prostu przerabiasz go krok po kroku i zamiast czytać o tym, jak się trenuje model, no to trenujesz go. I to jest zdecydowanie cenniejsze doświadczenie niż to, żeby cały czas się przygotowywać do tego, jak to zrobić, zamiast po prostu to spróbować zrobić.
Najpierw MATMA na zaawansowanym poziomie, a dopiero potem ML. MATMA jest bardzo ważna, nikt nie mówi, że nie. Jest bardzo, bardzo ważna, kiedy chcecie zajmować się bardzo zaawansowanym researchem i być i pracować w, na przykład na uniwersytetach, tam wzory bardzo są w cenie. Natomiast Data Workshop spośród tych 500 wdrożonych modeli na produkcję może 10% tej pracy, tej wysiłku wymagało zaawansowanej matmy, a reszta nie, po prostu to były problemy na innym poziomie, na innych poziomach, nie związane z matmą. W tym momencie uczenie maszynowe nie jest już taką, nie musisz wymyślać koła od nowa, nie musisz tworzyć algorytmów. Oczywiście możesz, jeżeli pójdziesz właśnie z research, ale jest bardzo dużo gotowych komponentów, które możesz wykorzystać i tak naprawdę można to robić bez znajomości skomplikowanych wzorów. Kiszka zapytała, wiesz co, Ulu, o to, czy, ale algorytmy, czy cała matma jest potrzebna? Cała matma na pewno nie, bo cała matma, nie wiem, czy ktoś zna całą matmę, ale tak jak powiedziałam odnośnie tych algorytmów, to jest tak, że jest sobie dział researcherów, którzy wymyślają algorytmy i tam faktycznie matematyka jest bardzo podobna, przepraszam, bardzo potrzebna. Natomiast obecnie jest dostępnych dużo gotowych rozwiązań, które po prostu trzeba algorytmów, które trzeba po prostu jak zastosować. I zastosowanie tego we właściwy sposób to nie jest problem natury matematycznej, tylko zupełnie innej, w tym bardzo też biznesowej, gdzieś tam zgodnie z tym workflow, które Wam pokazywałam. Więc żeby zacząć trenować, żeby wytrenować swój pierwszy model i kolejne i rozwiązać jakiś konkretny problem, to nie musisz mieć doktoratu z matematyki i wiedzieć wszystkiego z matematyki. I nie blokujcie się tym. Ale nie muszę tego matematyką. Dla przykładu powiem, bardzo często na naszych kursach są matematycy. I oni faktycznie mają super jakby background do tego, żeby się zajmować uczeniem maszynowym, czy też data science, ale oni przychodzą po praktyczną wiedzę i mówią, no dobra, co z tego, że ja potrafię matematykę na zaawansowanym poziomie, jak mi brakowało cały czas tego, jak używać pewnych narzędzi w praktyce, aby wytwarzać pewną wartość. I są takie osoby, które się cieszą, że to w końcu jest coś, na przykład jakieś podejście, które nie promuje tylko i wyłącznie wzorów matematycznych, ale coś innego, bo wiecie, wzory matematyczne i sobie doczytanie różnych pozycji naukowych związanych z matką, to zawsze można. Więc jakby tutaj sky is the limit, bo tych publikacji jest bardzo, bardzo dużo. Zajmę się ML, bo chcę mieć pracę, gdzie nie muszę rozmawiać z ludźmi. To jest kolejny mit, to nie jest prawda. ML i projekty ML-owe to jest bardzo dużo kontaktu z ludźmi i bardzo dużo współpracy. I trzeba bardzo klarownie się komunikować. Tak jak Wam pokazywałam, to określanie problemów na samym początku, znajdywanie właściwego problemu, to jest problem stricte komunikacyjny, który występuje bardzo często. I trzeba współpracować z zespołem i też czerpać wiedzę od innych, jeżeli zajmujesz się jakąś dyscypliną. Więc tutaj absolutnie nie. Nie odetniecie się. I najtrudniejsze w ML jest trenowanie modeli. To moim zdaniem też jest mit, bo to nie jest najtrudniejsze, bo możemy wziąć gotowe komponenty i już uzyskać jakiś wynik. Najtrudniejsze jest doprowadzenie procesu od początku do końca i odpowiednie zdefiniowanie problemu, dobranie metryk i wdrożenie tego na produkcję. Bo wdrożenie na produkcję może zająć bardzo dużo czasu z czynników niezwiązanych kompletnie z uczeniem maszynowym, tylko czynników ludzkich i innych długów technologicznych, które wszędzie są. No dobrze, ale jakie tak naprawdę kompetencje w przyszłości są przydatne w ML? Ja tutaj sobie wyodrębniłam takie cztery, według zasady 4K, które bardzo mocno nam przyświeca w Data Workshop i tak staramy się też edukować ludzi, i tak też staramy się realizować projekty. I nie wiem, czy słyszeliście o tym 4K kiedyś, bo to się teraz stało trochę modne i przewija się w różnych kontekstach edukacyjnych, ale jest to kreatywność, krytyczne myślenie, kooperacja i komunikacja. I tutaj oczywiście można by było, te pojęcia brzmią bardzo, mogą brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale uwierzcie mi, że w kontekście uczenia maszynowego one są niezwykle ważne i w kontekście projektów uczenia maszynowego, bo tak jak już dużo mówiłam o kreatywności, że tutaj trzeba kombinować, trzeba eksperymentować, nie ma gotowych odpowiedzi, więc osoby, które nie lubią takich zadań, się na pewno nie odnajdą.
krytyczne myślenie. No, to jest też jeden chyba z ważniejszych, bym powiedziała, komponentów, dlatego że my sobie tak czasem mówimy w Data Workshop, że wszystko trzeba negować, nie można niczemu ufać. I to jest taka dobra zasada osoby pracującej z danymi, osoby pracującej też z... No słuchajcie, to jest tak, przychodzi ktoś realizować projekt, jakaś firma i oni mówią, my wszystko mamy, my naprawdę mamy te dane, a to jest w ogóle tak. Bo to takie są zależności i zobaczycie, to wypływa z tego. Mówimy, dobra, pokaż nam swoje dane, a my ci powiemy, jak jest. I faktycznie, gdybyśmy nie myśleli krytycznie, gdzieś tam płynęli za pewną wizją i mówili, dobra, to tutaj to zrobimy, takie zależności popłyniemy tak, no to niestety, ale mielibyśmy bardzo duży bias, wiele projektów kończyłoby się fiaskiem. Ale taka nutka krytycznego myślenia, sceptycyzmu do wszystkiego tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Więc ufamy faktom, danym, bo niestety tutaj duży jest bias, czyli takie skrzywienie u wielu osób. Kooperacja, to już o tym powiedziałam, jest niezwykle ważna w kontekście realizacji projektów, bo tutaj bardzo wiele osób jest zaangażowanych w to, chociażby na przykład przy wdrożeniu. Też musi być zaangażowany zespół programistów, którzy na przykład zintegrują modele uczenia maszynowego, czy ten wynik z tym produktem, który ma zasilać. Komunikacja, no to tutaj, tak już powiedziałam, w tym pierwszym etapie jest, powiedziałabym, krytyczna. No i właśnie, plus konkretne umiejętności, a nie teoria. I jak postawić pierwszy krok, aby właściwie te konkretne umiejętności zdobyć, a nie tylko teoretyzować? Ja mam dla Was taką niespodziankę, o której już powiedziała Agnieszka. No właśnie, bo pierwszym krokiem jest właściwie nauczenie się, jak analizować dane w Pythonie i poznanie Pythona od takiej strony, w takim kontekście danych. Mamy taki kursik, który u nas jest właśnie poświęcony uczeniu maszynowemu, danym itd. I postanowiliśmy sobie w Data Workshop, że bardzo chcielibyśmy Wam pokazać zupełnie za darmo, jak można sobie zacząć używać Pythona. A więc zapisując się na ten formularz, oczywiście dostaniecie w mailu link, ale link też jest tutaj, więc można sobie już zapisać się. Dostaniecie jutro około godziny 9 od nas maila z danymi do logowania. Niczego nie musicie instalować. Wystarczy, że się tylko zalogujecie do naszego takiego środowiska Jupyter Hub i tam po prostu będzie pierwszy moduł dla Was kursu, w którym możecie sobie pouczyć się podstaw Pythona i trochę poczuć taki właśnie powiew tego, że będzie coś takiego w kierunku... Ula, to powiedz, czy taka, tutaj ktoś użył tego, taki szczypiorek i IT w ogóle może sobie, że tak powiem, zapodać taki kursik? Tak, jak najbardziej, dlatego że to jest, jakby idea tego kursu jest taka, jakby inaczej, nasze kursy związane z uczeniem, praktycznym uczeniem maszynowym są dużo, dużo, dużo bardziej trudniejsze i tam faktycznie trzeba znać Pythona, żeby sobie z nimi poradzić. Dużo osób i tak dołączało do tych kursów, nie znając kompletnie Pythona i przy okazji uczyli się Pythona, co też jest ciekawym rozwiązaniem, ale zauważyliśmy, że warto by było taki zrobić krok w kierunku tych osób i dlatego powstał ten kurs dla kompletnie początkujących osób, które tak naprawdę muszą poznać podstawy Pythona, żeby potem móc, czyli postawić taki pierwszy krok w kierunku uczenia maszynowego. I oczywiście jest strasznie dużo różnych materiałów związanych z Pythonem itd. Ale tak jak już powiedziałam, Pythona można się uczyć 10 lat i wciąż coś nowego odkrywać, ale to też nie chodzi o to, żeby się uczyć po prostu wszystkiego. Pomyślcie o tym w ten sposób, warto się uczyć tego, co jest Ci potrzebne w tym momencie, albo przynajmniej sprawdzać pewne rzeczy, które wydają się, że mogą być potrzebne. Dlatego ten kurs przygotowaliśmy w taki sposób, aby już od samego początku uczyć się tych podstaw Pythona, które przydają się w kontekście analizy danych. Czyli tak faktycznie stworzyliśmy takie środowisko takiego pierwszego kroku dla osób, które chcą być może zająć się uczeniem maszynowym od strony praktycznej. Kręci ten temat te osoby, ale no ten Python jest jakby tutaj przeszkodą i też nie wiadomo od czego zacząć, bo tyle jest tego wszystkiego, więc odsialiśmy szum,
z Pythona i zrobiliśmy tak, skondensowaliśmy to, co jest ważne na dobry start w kontekście tego, żeby zająć się takimi właśnie rzeczami związanymi z analizą danych. Więc tak jak już powiedziałam, tutaj zaraz po naszym webinarium chyba tak możemy to zorganizować, wyjdzie mail, tak? Zgadza się? Ja też wyjdzie mail, ale ja już wrzuciłam ten link, także żeby po prostu nikt nie przegapił sobie i pewnie tam się już osoby wpisują. Marta dopytuje jeszcze, czy jest dostępny jeden moduł, czy więcej. To pewnie odpowiesz, a ja odpowiem, że to tak specjalnie zrobiliśmy po to, żebyście mogli dołączyć do wyzwania, które startuje już za chwilkę. A, więc tak, też tak, o tym musimy powiedzieć. Ha. Zaraz o tym powiem. Znaczy tutaj ten kurs, on składa się z trzech modułów. Tutaj na, w ramach jakby tego takiego rozruchu dostajecie taki darmowy dostęp do końca weekendu. I tam będzie dostępny pierwszy moduł, bo te moduły są z założenia tak przygotowane, żeby można było je przerobić w ramach całego tygodnia, ale ten pierwszy jest taki dosyć krótki, więc można spokojnie w 3 dni go przerobić i po prostu już fajną wiedzę z takich podstaw Pythona zgarnąć, że tak powiem, więc chciałabym dać Wam tę szansę. A z drugiej strony jest też to fajna rozgrzewka przed tym, co się zbliża i na co Was bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. I to również będzie, jak się zapiszecie zaraz, to będzie dla Was bezpłatne. Ale zaraz, zanim już tutaj o tym, do tego przejdę, to właśnie dlaczego analiza danych jest pierwszym krokiem i dlaczego taka ważna. Bo zobaczcie, tutaj nawet są takie wykresy z tego, co się będzie działo od marca. Mamy sobie dane związane z e-commerce, z pewnego sklepu internetowego i dobra analiza danych pokazuje takie fajne zależności, że 24% klientów generuje 80% przychodów prawie. To jest chyba ten sam, przepraszam, że 3% produktów generuje 80% zwrotów. No właśnie, i co z tym zrobić? I przede wszystkim, jak do tego dojść. I tutaj pojawia się Devuton, który powstał z myślą o tym, aby nauczyć ludzi podejmować właściwe decyzje dzięki danym i wytrenować pierwszy model uczenia maszynowego. I to jest jedno z naszych wyzwań, o których już Wam trochę opowiadałam, ale jest to coś jeszcze innego, ponieważ my w tym momencie dbamy zupełnie o wszystko. Jedyne, co musisz zrobić, to musisz się zalogować na swoje konto, znaczy najpierw musisz zdobyć bilet, zrobić, a potem zalogować się na swoje konto i po prostu podążać z nami przez 5 dni, ale potrzebujesz tylko tak naprawdę 1-2 godzin dziennie. Tutaj możesz wejść na tę stronę i już w tym momencie się zapisać, jeżeli chcesz. Nauczysz się w tym czasie, jakby, czy też będziesz miała styczność z takimi technologiami, które tutaj są, ale też nie chodzi o same technologie, bo też tak naprawdę co za tym stoi, to taka praca zespołowa i komunikacja, o której dużo tutaj mówiłam. Dlatego, że nie bez powodu opowiadałam o tych 4 kompetencjach przyszłości, bo my właśnie organizujemy ten dewelopment myśl tych zasad. Dlatego oprócz tego, że chcemy podać na tacy bardzo konkretną dawkę wiedzy i nauczyć ludzi zrobić taką trochę symulację projektu uczenia maszynowego, nauczyć Was, jak wczytać dane, jak analizować dane, jak właśnie wyciągać z danych takie smaczki, które Wam pokazałam na wykresie i jak wytrenować model uczenia maszynowego po to, aby na podstawie właśnie tego też wyciągnąć pewne wnioski, bo możemy też używać uczenia maszynowego w celu nie tylko jako efektu końcowego, ale też wyciągania pewnych wniosków i na przykład odkrywania najlepszych, nie wiem, top 5-10 cech, które kierują na przykład, które definiują na przykład dany produkt, daną usługę, danego klienta, dane zjawisko. I Devuton jest właśnie takim miejscem, gdzie oprócz tej podanej na tacy wiedzy w takiej bardzo lekkiej formie, bo to będzie 5 dni, i każdego dnia... Kliknę na link, dobra? Mogę? Jasne. Tak. I każdego dnia osoby, które się zapiszą, będą dostawały od nas porcję, bardzo małą, bardzo przyjemną porcję materiału wideo. Będzie na ich koncie lądowała kolejny notebook, kolejna lekcja, gdzie po prostu według wskazówek bardzo dobrze wyjaśnionych będą wykonywały kolejne kroki, czyli taki system małych kroków i każdego dnia będzie jedno bardzo proste zadanie do zrobienia. I zakładamy, że ono zajmie maksymalnie 2 godziny, chociaż pierwszego dnia, czy tam przez pierwsze 2 dni nawet godzinkę,
Ale suma po tych 5 dniach tych wykonanych zadań i tego, co chce się osiągnąć, czyli tak naprawdę od analizy danych, czytania danych, czy tak naprawdę zapoznania się ze środowiskiem do konkretnego wyniku i świadomości tego, jak podejmować decyzje na podstawie tego, co się zrobiło przez te 5 dni i wytrenowanie uczenia maszynowego, no to myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze zainwestować te 1-2 godziny dziennie, aby taki efekt sumarycznie osiągnąć. To jest to wyzwanie tak naprawdę, to wydarzenie tak naprawdę jest przeznaczone dla każdego. Ja teraz wiem, że mówiąc dla każdego, można pomyśleć, a jak to dla każdego, to znaczy, że dla nikogo. Nie do końca tak jest, bo my absolutnie nie dyskryminujemy osób niezwiązanych z branżą IT, bo to wydarzenie ma zupełnie inny cel niż to, żeby tak naprawdę zrozumieć wszystko bardzo szczegółowo i po prostu, żeby mózg wybuchł. To wydarzenie ma na celu dać Ci szansę przetestowania przede wszystkim tego, czy te zagadnienia są dla Ciebie, przetestowania tego, czy to Ci się podoba, nauczenia tego, czy tego, jak ważne są pewne rzeczy w całym procesie, na które trzeba zwracać uwagę. I jasne, że można na trenowanie tego modelu poświęcić, nie wiem, 2 tygodnie, a my to zrobimy w 1 dzień, ale nie chodzi o zagłębienie się w szczegółach, tylko o przeprowadzenie się przez cały proces, żebyście mogli zrozumieć, z czym to się je, jak to wygląda w praktyce, zobaczyć, czy to Was w ogóle kręci, czy w ogóle się odnajdujecie w tego typu zadaniach, więc stosunkowo małym kosztem można tak naprawdę odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania i przetestować coś. Będziemy bazować na przykładzie z branży e-commerce, więc tak jak już powiedziałam, będziemy prognozować, robić różne prognozy dotyczące klientów, ale tak naprawdę uczenie maszynowe nie ma przypisanej konkretnej dyscypliny. To jest ten przykład, na którym będziemy bazować. Wiedza, która będzie płynęła z całego spotkania, jest uniwersalna i można tak naprawdę ją aplikować do różnych branż. Wrzuciłam linka. Tak, więc wszyscy to musisz zrobić. Kota jest. My już mamy trochę doświadczenie w edukowaniu osób, też od podstaw i też osób z przeróżnym doświadczeniem, bo tak jak mówię, w naszej społeczności, w naszych inicjatywach biorą udział osoby i z biznesu, czyli niezwiązane z programowaniem wprost, i programiści, i matematycy, i osoby humanistyczne, i osoby po ekonomii, i osoby z urzędu, które pracują w urzędach, też się bardzo często zdarza, że się nudzą i nie ma możliwości, kto jest w jakim wieku i kto jest z jakiego doświadczenia. Inaczej, jeżeli chodzi o kursy, to zawsze gdzieś tam staram się trochę bardziej podpowiadać, że może spróbuj tego, może jednak ty się odnajdziesz lepiej w tym, w tym, w tym. Natomiast jeśli chodzi o tego typu wyzwania, to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby każdy mógł spróbować. Słuchaj, bo ja patrzę sobie na czas i to jest tak wszystko ciekawe. Linki są, jest jeszcze kilka pytań, wiesz, więc i to takich całkiem trudnych. Rozumiem, że mogą się jeszcze pojawić, bo tak naprawdę powiedziałaś tak, że i zarówno intro, ten pierwsza lekcja kursu jest bezpłatna, jak i to wyzwanie jest też całkowicie bezpłatne, tak? Tutaj jeszcze jest gwiazdka. Robić jak najszybciej, ponieważ my wpuszczamy 1000 osób bezpłatnie. Tam jeszcze jest miejsce, ale jego nie ma aż tak dużo, ale jak w tym momencie się zapiszecie, to na pewno zdążycie, bo sprawdzałam przed... Ale powiedz mi jeszcze, bo jak rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że gdyby się ktoś nie zmieścił, to płaci 40 zł, czy coś mniej więcej jakby taką kwotę, czy jakąś dużo większą? My wtedy po prostu... Tak, to będzie kwota około 40 zł za serwery, ponieważ... Okay. No dobra, czyli jeżeli ktoś, to się niech nie martwi, bo da radę, tak? Że się podoła. Nie martwi się, ale wykonajcie ten krok teraz. Słuchaj, to zobaczcie jeszcze sobie oczywiście na dane, wyszukajcie Ula i tak dalej. Przejdźmy do pytań, bo ja sama, że tak powiem, jestem ciekawa. To ja będę je czytać, dobrze? Żebyśmy, a wy oczywiście, bo to są pytania, które się pojawiły do tej pory, ja sobie je wszystkie zanotowałam. Jeśli macie coś nowego i chcecie, to piszcie, ja też będę oczywiście drugim okiem patrzeć. Więc tak. Dobra. Ra Skotnicki. Jak ocenia się wyniki eksperymentów i jak wybiera się właściwy w przypadku dużych rozbieżności wyników? Co decyduje o jakości eksperymentu?
I drugie, doprecyzowanie, czy wyniki eksperymentów mogą prowadzić do przeformułowania problemu? Okej. No, jakby zawsze te eksperymenty, które robimy, tam oczywiście, tak jak powiedziałam, one mogą pochłonąć nam niezliczoną ilość czasu, żeby wpaść w czarne dziury. Ale bardzo ważne w tym wszystkim jest właśnie trzymanie się pewnego planu i pewnych metryk sukcesu. To znaczy, i tutaj mam na myśli te metryki sukcesu też biznesowe. To znaczy, zawsze w przypadku takich działań, na przykład z firmami, bo ja też teraz mówię o researchu, gdzie tak naprawdę próbuje się odnaleźć bardzo ciekawe zależności, niezależnie od tego, czy możemy to przekuć w pieniądze, czy nie. Ale jeżeli współpracujemy nad danym projektem z daną firmą i próbujemy rozwiązać konkretny problem, to wynik eksperymentu musi nam w jakiś sposób ten problem rozwiązywać, czyli dawać nam, zbliżać nas, może tak, do tego oczekiwanego rezultatu. Na przykład jeżeli nasz model w danym momencie prognozuje coś z, załóżmy, 70% dokładnością i uznaliśmy wspólnie z zespołem, że to jest good enough do tego, żeby na przykład to wykorzystać, no to okej, no to mamy tą iterację i idziemy dalej. Natomiast drugie pytanie jest takie, czy wyniki eksperymentów mogą zmienić czasem trakcję... Przeformułować problem. Wiesz co, jest jasne, że tak. To się w sumie często zdarza. Ale to są też zawsze takie... Ja tak o tym biznesie dużo mówię, ale nie dlatego, że jestem jakąś fanatyczką biznesu, ale dlatego, że uczenie maszynowe jako narzędzie stosowane obecnie w najpowszechniejszej postaci służy do zarabiania pieniędzy w jakimś wymiarze. To nie musi być wprost zarabianie pieniędzy przeliczone na złotówki, może być to optymalizacja pracy zespołów, to też jest pieniądz, ale zawsze musi wartość dodana, zawsze musi być coś, wiecie, jakaś znacząca delta, to znaczy na przykład robiliśmy dany proces w taki sposób, z taką i taką efektywnością, wprowadzamy uczenie maszynowe po to, aby podnieść tę efektywność o tyle i tyle procent. No i jeżeli jesteśmy po tych naszych eksperymentach na takiej drodze, że widzimy, że faktycznie używając tego modelu, który w takiej konfiguracji, w którym teraz eksperymentujemy, to się sprawdza, że wow, mamy taki wynik, który sprawia, że to ułatwi nam znacznie pracę, bo my tego sami nie przewidujemy, a model sobie z tym tak radzi lepiej niż człowiek, no to to już jest kierunek warty wdrożenia. Natomiast czasem się zdarza tak, że oczywiście my sobie na przykład założymy, że to może jakiś przykład. Na przykład sobie zakładamy, mamy sobie projekt, gdzie koncentrujemy się na tym, żeby z pewnej grupy klientów, użytkowników, wyłonić takie grupy, do których warto wykonać jakąś akcję, na przykład zadzwonić, bo się okazuje, że jak do nich zadzwonimy, to akurat te osoby będą skłonne do tego, żeby na przykład zobaczyć coś albo, nie wiem, zamówić coś innego i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mamy różnych klientów i z niektórymi możemy robić co chcemy i oni i tak będą nieaktywni, a mamy też takich, którym wystarczy pewien input od nas, ludzki na przykład, albo nieludzki, i te osoby się aktywują w jakiś sposób. No i badamy sobie tych różnych klientów, ich zachowania. No i mamy takie założenie, ale w trakcie naszych eksperymentów okazało się, że wow, pojawiła się jakaś w ogóle cecha i zależność, o której w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że na przykład nie ma się co skupiać tylko i wyłącznie na tym, żeby wykonać telefon, ale na przykład okazało się, że kurczę, że może jest inna metoda dotarcia do tych osób. I jasne, to można przeformułować zupełnie gdzieś tam problem i zmienić w tym momencie nasz fokus. Równie dobrze można z tego zrobić kolejną iterację i na przykład kolejny model stworzyć, który będzie robił coś zupełnie innego. Więc tak, nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na pytanie, ale jeżeli pytasz o to, że się kierujesz taką jasno utartą ścieżką, to generalnie dobrze jest mieć taki kręgosłup z tyłu biznesowy, który wyznacza tę ścieżkę i wiesz, co musi się opłacać, co trzeba robić,
ale w trakcie tych eksperymentów powstaje szereg różnych hipotez, które są testowane i te takie bardziej wartościowe hipotezy warto sobie odnotowywać i też co ważne, właśnie dyskutować, feedbackować z zespołem i też z biznesem, bo to jest też chyba ciekawy punkt, o który też pyta osoba, tak mi się wydaje, że właśnie ta współpraca osoby zajmującej się uczeniem maszynowym czy też data science, to są osoby, które właśnie eksperymentują, widzą dane, widzą pewne zależności, mają szereg różnych tez, które sprawdzają i te tezy, te eksperymenty zawsze dają jakąś odpowiedź albo powinny dawać. I teraz tak, jeżeli coś takiego się wydarza, to nie może być w zamknięciu i nie może się to odbywać, po prostu ktoś tam idzie dalej i nieważne, że to jakie było pierwotne założenie, to kompletnie nie ma sensu, idziemy dalej. Nie, to właśnie chodzi o to, żeby się komunikować i współpracować i mówić, słuchaj, człowieku, produkt ownerze, słuchaj, CEO, słuchaj, CTO, ja wiem, że twoja teza była taka, że my sobie tutaj będziemy prognozować to i to i korzystać z tych i tych danych, ale to kompletnie dane w ogóle mówią coś innego. Więc zobacz, wartość może być tutaj dużo większa. Ulu, lecę dalej, słuchaj, bo tych pytań jeszcze jest trochę, wiesz. Amy pyta, czy jest możliwość zrobienia sobie testu diagnozującego predyspozycje, posiadają kompetencje do tego typu pracy? Tak, zapisać na debuton. Tak, widzisz. Możesz to traktować w taki sposób. Jak najbardziej, to cię, jak się teraz zapiszesz, nic to nie kosztuje i będziesz miała bardzo łatwą odpowiedź, czy to jest dla ciebie. Czy muszę znać Pythona, żeby zacząć machine learning? No, Python jest tutaj, inaczej, można też robić maszynę bez Pythona. To nie jest tak, że Python jest obowiązkowy, bo też są inne języki, które można stosować. Na przykład R też świeci swoje gdzieś tam triumfy, ale moim zdaniem bardziej w piwnicach, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe. Się obrazi ktoś teraz na mnie. Ale... Tak, na pewno Emilia, która pyta, czy trudno się przestawić z R na Python. Wiesz co, jak już masz do czynienia z R i masz pewien sposób myślenia, wiesz, to jest tylko narzędzie tak naprawdę Python R, ale chodzi o, najtrudniejszy jest sposób myślenia w tym wszystkim. Takie podejście do uczenia maszynowego w innym sposobie myślenia niż do klasycznego programowania. Tutaj jak już jest R, to jest jakiś tam chyba z tyłu też background związany z analizą danych i tak dalej, więc chyba też powinno być dobrze. A też możesz spróbować, nie za free. Agnieszka pyta, czy w ML każdy musi programować? Czy tak jak w projektach IT są analitycy, deweloperzy, testerzy, czy bez właśnie, programowania? Właśnie ja też dlatego pokazałam to też takie flow, bo ono jest ważne z tego względu, żeby właśnie zacząć myśleć o projekt o ML jako o projektach. Bo właśnie problem, który mamy, to tak machine learning i tak wszyscy myślą, okej, to jest tylko po prostu klepanie kodu. Mm-hmm. I tyle. Natomiast pomyślcie sobie w tym momencie w taki sposób. Mamy sobie uczenie maszynowe, które wkracza w każdą niemal dziedzinę. Jest to też obszar IT, nie ma co. I jest tam potrzebnych dużo różnych kompetencji, dużo różnych osób zaangażowanych w to. Ja nie zajmuję się w Data Workshop trenowaniem modeli, ani taką stricte techniczną rzeczą. Moją rolą jest właśnie też między innymi prowadzenie takich projektów, to znaczy na przykład rozmawianie z firmami o tym, gdzie możemy zastosować uczenie maszynowe, jak możemy je zastosować, poszukanie pewnych potencjałów i po prostu poukładanie klocków w taki sposób, aby to wszystko z sobą grało. Jakby to jest niezwykle ważne, ale żeby to robić, trzeba też rozumieć i mieć jakieś takie chociaż minimalne doświadczenie z tym, jak wygląda ten workflow, czym może być, rozumieć, jak przebiega trenowanie modeli, jakie są potrzebne komponenty, jak się pewne rzeczy dookreśla, żeby to wszystko ze sobą grało, żeby można było potem na końcu to zaimplementować. Także tutaj nawiązując do tego jeszcze pytania, nawet jeżeli ktoś, dlatego właśnie kierujemy wyzwanie Devuton do wszystkich, bo uważamy, że, i to są kompetencje przyszłości na pewno też, że nawet jeżeli ktoś nie widzi swojej roli stricte w programowaniu, to tak czy siak warto wiedzieć,
jak taki projekt uczenia maszynowego może przebiegać i w jaki sposób doświadczyć go. Na przykład duża część uczestników naszych kursów to są osoby nieprogramujące, to są osoby na przykład decyzyjne, które zarządzają projektami albo mają firmy i po prostu chcą poznać pewien workflow i one faktycznie może mniej wykonają kodu, no bo jednak ten kurs opiera się bardzo mocno gdzieś tam na takim jakby praktycznym wykonywaniu zadań i one może te zadania opuszczą, ale one wycisną z tego coś innego. I to jest właśnie najważniejsze, żeby z danych materiałów wyciskać to, co dla ciebie jest w tej chwili najbardziej potrzebne i sfokusować się na tym. Więc ja uważam, że w sumie to każdy powinien przejść taki chociażby mini taki kursik związany z tym, z czym to się w ogóle je. Słuchajcie, bo jest 22:30. Ula, czy możesz zostać jeszcze chwilkę z nami? Jest jeszcze kilka pytań, a teraz się pojawiają nowe, więc wyobrażam sobie, że to jest jakaś... Jeszcze było pytanie, co z SQL-em? Czy się przydaje, czy nie? No, wiesz co, jeżeli chodzi o kwestie danych i to, jak sobie z tymi danymi radzić, no to ta wiedza na pewno się przydaje. Jakby osoby, które mają taki background, no, wiecie, to jest każda dodatkowa umiejętność z obszaru IT, danych, zarządzania danymi jest cenna w tym obszarze. Czyli pewno, też warto. Na pewno też łatwiej się przerzucić potem na pewne inne narzędzia i rozwiązania, jeżeli już wcześniej się miało do czynienia z danymi. To tak, chwili podsumowania, ale jeszcze jest dwa pytania. Ania mówi, że być może drzemią w nas umiejętności i zdolności jeszcze nieodkryte, więc na pewno spróbuję, więc jakby ja do tego zachęcam, bo widzę też, że powolutku część osób ucieka, ale Aga prosi o takie podsumowanie. Rozumiem, że bazowo analiza plus Python, a jeśli chcemy głębiej, to algorytmika i coś jeszcze? Ale teraz Ania, dobrze zapamiętałam? Agnieszka, Aga. Agnieszka, przepraszam. Więc tak, tutaj rozumiem, że pytanie dotyczy tego, czyli tak jakby po kolei, co zrobić, żeby po prostu zacząć, tak? Mhm, tak myślę. Okej. No więc jeżeli kompletnie nie miało się wcześniej do czynienia z tymi tematami, to tak, to na pewno Python jest tutaj takim punktem wyjścia i takie zrozumienie, jak pracować z danymi, czym są dane, jak je analizować, jak sobie je wczytywać, jak wyciągać wnioski na podstawie danych, jak je wizualizować, jak przygotowywać dane pod kątem właśnie projektów uczenia maszynowego stricte już. No i potem pytasz o to, czy potem iść w głęboką matematykę. Czyli jakby co jest potrzebne, wiesz, jakby żeby zacząć. I potem jest potrzebne zrozumienie tego, jak już tak troszkę się uchwyci Pythona i tą analizę danych, zrozumienie tego, jak te dane, które już umiemy analizować, wykorzystać w kontekście projektów uczenia maszynowego, czyli jak wykorzystać te dane i jak do tych danych dobrać po prostu odpowiedni algorytm, w zależności od tego, jaki problem chcemy rozwiązać. Tak bym to powiedziała. Więc dla przykładu, my w ramach Data Workshop, w ramach kursów, który nazywa się na przykład Praktyczne uczenie maszynowe od podstaw, no nie powiem, że tam nie ma ani jednego wzoru matematycznego, bo to byłoby kłamstwem, ale pojawia się jeden, dwa, trzy, w tym jeden taki, który ma pokazać przerażenie i powiedzieć ci, że ej, nie bój się, możesz sobie poradzić też bez tego. I o co chodzi? Oczywiście wiele osób może tutaj zarzucić i powiedzieć, zresztą ja też kiedyś niechcący wbiłam taki kij w mrowisko matematyków, powiedzieć, że jak to uczenie maszynowe bez matematyki, to nie działa. Jasne, są projekty, gdzie to nie działa. I faktycznie są projekty, gdzie musisz jakby też research czasem zaawansowany wymaga tego. To wszystko zależy od tego, czym chcesz naprawdę się zajmować. Ale ja bardzo bronię tego stanowiska, że wmawianie ludziom tego, że ktoś po prostu, jeżeli nie zna zaawansowanej matematyki, to nawet ma nie próbować, jest bardzo krzywdzące i jest po prostu nieprawdziwe. Dlatego, że tak jak patrząc na przykład na kurs, który tworzymy i który został stworzony właśnie przez Wladimira, który on właśnie przerobił pewną matmę po to, żeby podać po prostu w tym kursie to, co jest
najbardziej, coś, co jest esencją, co jest najbardziej potrzebne w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów. To znaczy, masz pewien problem do rozwiązania i tak naprawdę masz kilka opcji do wyboru i masz pewne popularne modele, algorytmy, które są dostępne i się je wczytuje za pomocą kilku linijek kodu i one robią połowę roboty, nazwijmy. A to, co jest ważne w Twojej edukacji, to jest nauczyć się przede wszystkim wykorzystywać ich potencjał w realizacji konkretnych czy rozwiązywaniu konkretnych problemów i dostrajać je, że tak powiem, te parametry tych modeli tak, aby dawały jak najlepszy wynik. A to wszystko w połączeniu z tymi danymi, które masz i które już umiesz analizować i które możesz połączyć właśnie z tymi modelami. Więc naprawdę ludzie przechodzą przez kurs 8-tygodniowy, nie ma tam wzorów i być może potem chcą się douczyć wzorów, jeżeli chcą pracować w jakimś takim środowisku bardziej researchowym i też mają takie projekty związane też z takimi zadaniami bardziej matematycznymi, to muszą tego się nauczyć, ale duża część po prostu z miejsca potrafi rozwiązać konkretny problem, po prostu korzystając z pewnych dostępnych narzędzi. I nie jest tam wcale potrzebna matematyka i matematyka, znaczy inaczej, może nie to, że całkiem, ale po prostu zaawansowana, może tak się umówmy. Dwa ostatnie, mogę? Dwa ostatnie pytania. Słuchaj, znowu troszkę jest pokłos, ale damy radę. W jaki sposób można zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Czy firmy organizują praktyki staże dla osób bez doświadczenia? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak, że organizują. Myślę, że raczej jakieś duże korporacje organizują takie praktyki, bo w startupach wiadomo, to się bardzo mocno liczy czas i raczej szybkość rozwiązań. Ja na przykład spotkałam się też kiedyś taką sytuacją, że przyszedł do nas na kurs chłopak, który już był na stanowisku ML inżynier, nie będę mówiła w jakiej firmie. I on teoretycznie już był na tym stanowisku, ale gdzieś tam no, powiedział, że w drugim module się nauczył czegoś nowego, więc to też pokazuje, że firma go faktycznie przyjęła z takim bardzo podstawowym zestawem kompetencji na start. Ja też nie chcę się powiedzieć za bardzo na temat tego, co robią firmy, bo ja też widzę, jak duże jest zamieszanie z tym wszystkim. Wiecie, to też jest tak, że czasem firmy odpytują z wzorów matematycznych i bo w ten sposób spróbują weryfikować, tak? Rozumiem, że to jest na tyle nowa dziedzina, którą trudno rekruterowi jest jakby zweryfikować umiejętności kandydata, tak? Bo sam nie ma pojęcia o działce. Może tak być. To też trzeba sobie zadać pytanie tak naprawdę, co chce się robić, jak chce się pracować. No my na przykład w Data Workshop, jeżeli poszukujemy kogoś, kto mógłby wesprzeć nasze projekty, to nas nie obchodzi, czy ktoś ma skończone studia, jakie, ile ma lat, czy zna wzory matematyczne. My to weryfikujemy inaczej, po prostu mówimy, słuchaj, jest taka rzecz do zrobienia. I po prostu, jeżeli ktoś potrafi rozwiązać konkretny problem i myśli logicznie, i krytycznie, i kreatywnie, i komunikuje się, i współpracuje, to po prostu... Ostatnie. ...konkretnych problemów zamiast wzory. Ostatnie obiecuję, bo work-life balance też jest ważny. Słuchaj, co ze statystyką? Czy jest potrzebna, niezbędna? No jest potrzebna, nie będę oszukiwała, że nie. Jest potrzebna statystyka i to jest taka rzecz, że no, trzeba rozumieć pewne pojęcia i to też tak jak mówiłam na samym początku, też odnośnie mitów, tutaj nie ma co się oszukiwać, to też nie jest dla każdego i też nie chcę tutaj siać takiej magii, ale statystyka jest potrzebna. Ale też to, co próbowałam przekazać podczas tego webinarium, to, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele ról obecnie na rynku pracy jest związanych z uczeniem maszynowym, szeroko rozumianym i projektami uczenia maszynowego, jak wiele różnych projektów jest, które wymagają różnych kompetencji, jak jest wiele możliwości znalezienia swojego takiego miejsca w zależności od swoich mocnych stron, że no warto po prostu przynajmniej spróbować, czy jakoś się w tym można odnaleźć.
Bardzo Ci dziękuję. To ja przeczytam Kingi podsumowanie dzisiejszego spotkania. Inspirujące spotkanie, zapisałam się na wszystko, jestem zmotywowana do działania. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ula, to było super ciekawe. Czas umknął, ja nie wiem jak, mimo że nic nie wiedziałam, natomiast to opowiadasz w tak ciekawy sposób, że sama rozważam zapisanie się, jeśli tylko wcisnę, chociażby po to, żeby poznać lepiej i głębiej. Także ja Ci ogromnie dziękuję. Mówisz przeciekawie. To jest, jeszcze raz tylko dziękuję bardzo. Powiem jeszcze jedno zdanie, że naprawdę, testujcie wszystko, co możecie, co sprawia, że co wydaje Wam się interesujące. Sprawdzajcie to na podstawie własnego doświadczenia, a nie na podstawie innych osób. I tutaj macie taką możliwość. I nie dajcie sobie wmówić, bo to nam często też szkoła wmówiła. Wiem to sama po sobie, że coś nie jest dla Was, bo nie macie predyspozycji. Jeśli tego nie sprawdzicie, to się nie dowiecie, więc jedyną metodą jest sprawdzenie tego po prostu na własnym ciele, w własnym umyśle. I się przekonacie, czy to jest dla Was, czy nie. I to są najlepsze słowa na podsumowanie. Słuchaj, ja Ci ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że to był pierwszy i nie ostatni webinar. I na pewno będziemy w kontakcie. Ogromnie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja naciskam, tak. Naciskam end call. Ale jeszcze będziesz mogła przeczytać sobie pewnie te miłe komentarze. Jesteśmy już off? Już.